Tytuł kursu: Zasady wykonywania zabiegów upiększających twarz. Moduł: Zasady ustalania właściwych proporcji twarzy. Temat: Kształty ust i zasady ich korekty. Usta idealne są ustami, które harmonizują z kształtem i kolorystyką twarzy. Długość ust odpowiada odległości między źrenicami, a najwyższe punkty warg znajdują się na przedłużeniach linii pionowych przechodzących przez środek nozdrzy. Grubość warg jest taka sama w części górnej i dolnej. Odległość między nosem a wargą górną jest 2 razy mniejsza od odległości między wargą dolną a końcem brody. W zależności od odstępstw od kształtu idealnego wyróżnia się usta wąskie, cienkie wargi, usta małe, długość ust jest mniejsza niż odległość między źrenicami, usta długie, długość ust przekracza odległości między źrenicami, usta z opadającymi kącikami, usta mięsiste, usta asymetryczne. Konturówką do ust dokonujemy wstępnej korekty ust. Aby optycznie zmniejszyć usta, kontur należy narysować od strony wewnętrznej. Natomiast powiększenia ust dokonujemy poprzez rysowanie konturu wychodząc poza ich naturalną linię. Efekt wydatnych ust uzyskujemy rysując tuż nad linią konturu ust cienką, białą linię miękką kredką. Konturówka powinna być identyczna w kolorze z pomadką. Dopuszcza się konturówki o ton jaśniejsze lub o ton ciemniejszy. Do malowania ust używamy pędzelka. Pozwala on na kontrolowanie grubości warstw szminki. Pokrywanie górnej i dolnej wargi zaczynamy od środka wargi. Ciemne kolory pomadki zmniejszają usta, a jasne i perłowe powiększają i uwydatniają. Aby makijaż ust był trwały, przed ich malowaniem nakładamy na usta podkład lub korektor. Pierwszą warstwę klientka odciska na chusteczce higienicznej, po czym delikatnie pudrujemy usta i nakładamy drugą warstwę pomadki. Odpowiednie nakładanie pomadki i konturówki do ust może zmienić ich kształt tak, że będą wyglądały na mniejsze, większe lub zyskają właściwe proporcje. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.